Chwała niech będzie naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, drodzy. Cieszę się, że jesteśmy, aby Go wielbić, aby się modlić, aby słuchać Jego świętego Słowa. Słowo Boże nam mówi, że choćby ojciec i matka nas opuścili, jednak Pan nas nigdy nie zostawi. Jego miłość jest tak potężna i kiedy była śpiewana też pieśń, cóż jest w stanie odłączyć nas od Jego miłości, ani mocy, ani zwierzchności. I myślę, że kiedyś muszę troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć, z czym tak naprawdę walczymy, bo często jako wierzący, Boży ludzie, nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak to potężna duchowa walka jest toczona i z jaką toczymy. Ale też jak potężne i wielkie zwycięstwo Bóg nam dał i daje nam w Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, kiedy jesteśmy przed Bożym obliczem, chcemy słyszeć to, co Pan chciałby nam powiedzieć. I tak jak kiedyś wspominałem, kiedy byliśmy na takim krótkim urlopie, tak Bóg wyraźnie do mnie powiedział, tak wyraźnie to odbierałem w moim sercu, aby wezwać Kościół, każdego z nas, do tego, aby przyjść przed Jego oblicze i tak modlić się o samego siebie, aby wzywać Jego imienia, aby Pan pokazał nam miejsce, w którym jesteśmy, stan, w jakim jesteśmy. I dzisiaj chciałbym zrobić taki właśnie wstęp, przypomnienie i wstęp do tego, co chcę zaoferować zborowi. Nawet gdybym miał tutaj siedzieć sam w tej sali, w ciągu tygodnia, chociaż nie wierzę, że będę sam, to po prostu chciałbym być przed obliczem Pana, aby On mówił do mnie, aby On mnie oczyszczał, aby On mnie dotykał, bo potrzebujemy tego, żeby zbliżyć się do Jego obecności, zbliżyć się przed Jego oblicze, tak aby Bóg mógł nas oczyszczać, przepławiać, ale też aby mógł nas napełniać tym wszystkim, co dla nas ma w Jezusie Chrystusie. I tak myślę, że jeszcze będziemy o tym komunikować gdzieś czwarty tydzień listopada, od poniedziałku do soboty. Tutaj będzie po prostu modlitwa o godzinie 18. Kto będzie miał pragnienie, kto ma pragnienie Boga, kto ma pragnienie tego, aby Bóg dotykał go, oczyszczał go, przemieniał go, to będziemy się tu spotykać i będziemy się modlić i bardziej każdy będzie modlił się o samego siebie. Tym razem nie tak, że będziemy się modlić o innych, ale bardziej o samego siebie. Będziemy przed Jego świętym obliczem. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym dzielić się słowem, które jest związane z tym, bo to, co, o czym myślę, to jest to słowo też, które Pan skierował do króla Salomona w drugiej Księdze Kronik, w 7 rozdziale. I czytamy tutaj tak w 7 rozdziale od 11 wiersza, kiedy Salomon dokonuje poświęcenia świątyni, którą wybudował dla Pana. Jest to wielkie wydarzenie w życiu Izraela jako narodu, bo do tej pory tej świątyni nie było. Nawet Dawid pragnął zbudować tą świątynię i przygotował ogromne środki na to, aby ta świątynia została wybudowana, a Pan mu powiedział, ty nie zbudujesz tej świątyni, przelałeś za dużo krwi, ale zbuduje ją twój syn, ten, który będzie nazwany królem pokoju. I Bóg dał przez 40 lat w życiu Salomona i Królestwa Izraela pokój i nie prowadził wojen, tak, że mógł wybudować świątynię. A gdy sam Salomon dokończył świątynię pańską i pałac królewski, gdy pomyślnie wykonał wszystko, co umyślił w swoim sercu, aby uczynić świątyni pańskiej i w swoim pałacu, ukazał się Pan Salomonowi w nocy i rzekł do niego, wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie miejsce to na dom ofiarny. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczę, by objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię.
I będą moje oczy otwarte, moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną, bo to wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki i moje oczy i moje serce tam będą skierowane po wszystkie dni. Jeśli tedy będziesz postępował wobec mnie tak, jak postępował Dawid, twój ojciec, czyniąc wszystko, co ci nakazałem i przestrzegając z moich przykazań i ustaw, utwierdzę tron twojego królestwa, jak sprzymierzyłem się z Dawidem, twoim ojcem, mówiąc, nie braknie ci męskiego potomka na władcę w Izraelu. Oto Pan Bóg kieruje słowo do swojego człowieka, którego powołał, którego namaścił, którego ustanowił królem nad Izraela, nad Izraelem. Moi drodzy, i tutaj czytamy o tym, że Pan postanowił pobłogosławić to dzieło i tą świątynię, którą Salomon wybudował i mówi, oto wysłuchałem twojej modlitwy odnośnie tego miejsca. I tak się zastanawiamy, czemu jeszcze Salomon modlił się o coś, co Bóg postanowił, że będzie zbudowane i postanowił, że będzie to błogosławione. I zwróćcie uwagę, chociaż to wszystko dokonało się według woli Bożej, bo tak Pan Bóg postanowił i Pan wybrał miejsce, gdzie świątynia miała być zbudowana, Pan poruszył serca ludu swojego, to jednak Pan oczekiwał też, że lud Boży będzie się modlił o błogosławieństwo dla tej świątyni, którą zbudowali dla Jego imienia, dla Jego chwały. Czasami nam się wydaje, że jeżeli ja robię i robimy coś, co jest zgodne z Jego Słowem, to już nie muszę się o te rzeczy modlić, a jednak ta historia, między innymi ta historia uczy nas, że jeżeli wykonujemy Bożą wolę i wypełniamy Bożą wolę, to ciągle Pan oczekuje, że będziemy sercem, modlitwą związani, aby Bóg błogosławił dzieło, które sam postanowił przez nas uczynić. I oto Salomon jest tą osobą, która mówi, to co umyśliłeś w swoim sercu, dokonałeś, wybudowałeś tą świątynię. I tu jest taka też kolejna rzecz, wskazówka dla nas, że wiele rzeczy, o wielu rzeczach myślimy. Pytanie, czy myślimy w taki sposób, aby to, co chcemy zrobić, przyczyniało się do wywyższenia i uwielbienia Bożego imienia. Jeżeli umyśliłeś coś w swoim sercu, aby Bóg był uwielbiony, to niech za tym stoi twoja modlitwa, aby Pan to błogosławił. Jeżeli to jest zgodne z Jego wolą, On też wypełni i dopełni i spełni swoje obietnice i wyleje swoje błogosławieństwo. W każdym razie Salomon modli się. Wiemy z Bożego Słowa, że na początku, kiedy objął tron panowania w Izraelu, modli się o to, aby Bóg dał mu mądrość, aby umiał mądrze prowadzić cały naród Izraela. Ja nie rozumiem niektórych stwierdzeń, moi drodzy, ale Bóg uczy nas pewnego myślenia, żeby patrząc na Boże rzeczy, nie myśleć, że to są małe rzeczy. Bo przecież nawet kiedy policzono cały Izrael i Dawid policzył, to chociaż nie wiem ile ich tam było, ponad 1 000 000 zbrojnych rycerzy z Judy i z reszty Izraela, to tak naprawdę wobec innych narodów liczniejszych to było mało. Ale Bóg mówi, że Jego zastępy są niezliczone. Że to, co On robi, jest wielkie. Pamiętacie, kiedy była odbudowana świątynia, ta druga zbudowana świątynia, bo ta pierwsza się nie ostała, to Bóg mówi, niech wam się to nie wydaje jako nic przed waszym obliczem, chociaż nie dorównuje swoim pięknem i wielkością do tej pierwszej świątyni, bo w moich oczach ona jest wielka. A więc Bóg uczy nas, sam mówiąc o swoim ludzie, sam mówiąc o dziełach, sam mówiąc o służbie, nigdy nie mówmy, nie myślmy, że to, co robimy i to, co Bóg dokonuje, nawet przez małą garstkę, że to jest małe, niewielkie i nic nieznaczące, bo w oczach Boga to, co małe, jest uczynione wielkim, bo Jego ręka spoczywa na tym. I kiedy mówisz i patrzysz na siebie i mówisz, ja jestem taki mały i nic nieznaczący, to wiedz, że to ręka Pana i moc Boża sprawiła, że w Jego oczach jesteś znaczący. On przecież oddał za nas swoje życie. A więc Pan do niego przemówił wtedy w nocy i dał mu mądrość. I tutaj, kiedy Salomon już zbudował tą świątynię, a budował ją przez 20 lat,
Ta świątynia wyrażała całe serce Salomona, książąt Izraela i ludu Bożego. Wiecie, samo miejsce najświętsze, które miało szerokość 10 metrów, bo cała świątynia miała szerokość 10 metrów, długość 60 metrów, to była takim kwadratem, 10 na 10 metrów, miejsce najświętsze. W samym miejscu najświętszym, na to miejsce, na wystrój tego wnętrza, na obicie ścian tego miejsca przeznaczono ponad 20 ton złota. Co to znaczy? To znaczy, że ci, którzy przystąpili do dzieła, oni dawali to, co najlepsze mogli dać, aby świątynia Pana mogła być wybudowana. Aby to nie były jakieś rzeczy, które im tam pozostały, jakieś drobne, czy jakieś już, których nie potrzebują, no to do świątyni Pana. Absolutnie nie. Musimy zmienić nasze myślenie. Oto tak jak w naszych domach staramy się, żeby to, co mamy, było dobrej jakości. Tak widzimy, że Izrael oddawał to, co najlepsze mogli dać. Dlaczego? Bo to był dom Pana. To nie był nawet dom kogoś innego, to był dom samego Pana. I oni tą świątynię budowali przez 20 lat i ta świątynia, wiecie, to musiało być niesamowite, skoro przeznaczono tony złota, srebra i innych drogocennych kamieni i tkanin, aby wybudowana została świątynia. Każda rzecz była pozłacana, jeżeli chodzi o przybytek, o miejsce święte i stół, i kadzielnica, i świecznik. Świecznik przecież był zrobiony z litego kruszcu złota, siedmioramienny, potężny. A więc całe, możemy powiedzieć, że całe serce, oni rzeczywiście, ktoś tak nazwał, że takim prawdziwa miłość i między innymi miłość do Boga wyraża się tym, że ludzie, którzy miłują Boga, mają otwarte serce, otwarte swoje ręce, aby dawać to, co najlepsze, aby Pan był uwielbiony. Wiecie, kiedy czytam o świątyni Pana i kiedy Salomon ją zbudował, w 8 rozdziale jest powiedziane, że tam był skarbiec, do którego zgromadzono wszelkie dary, datki ze złota, srebra, drogich kamieni i to było w skarbcu świątyni. I ktoś mógłby pomyśleć, po co? Prawda, tyle rzeczy, tam one sobie tak leżały, ale to wszystko wynikało, że i Dawid, bo on już wcześniej przygotował, i Salomon, i książęta, i Izrael całym sercem, z radością oddawali siebie i to, co mieli, aby świątynia Pana była, wyrażała chwałę dla Boga, to oddanie i poświęcenie Bogu. Kiedy myślę o tamtej świątyni, od razu przychodzi mi na myśl świątynia, którą my jesteśmy dzisiaj w Nowym Przymierzu. I kiedy nie ma złota i tak dalej, i nie o to chodzi. Ale kiedy patrzę na nas, możemy widzieć, że ta świątynia, którą my jesteśmy jako lud Boży, w oczach świętego Pana jest jak złoto, bo każdy zbór jest przyrównany w objawieniu do złotego świecznika, który jest przed Panem. Jest tak cenny i drogi, że Bóg za nas, za swoją świątynię, którą z nas uczynił, oddał, przelał świętą krew Jezusa Chrystusa, swojego Syna. I nie ma większej ceny, moi drodzy. Całe bogactwo, całe złoto ziemi i srebro i drogie kamienie są niczym. Są niczym. Nie były w stanie wykupić duszy żadnego człowieka. Są niczym wobec przelanej świętej krwi Jezusa Chrystusa, która oczyszcza tą nowotestamentową świątynię, którą ty i ja jesteśmy. Pamiętacie, co naucza Słowo Boże? Że każdy z nas oddzielnie, nasze ciała są świątynią dla Ducha Świętego. I też razem jesteśmy świątynią, gdzie przebywa Święty Boży Duch. Tamta świątynia była z rzeczy materialnych i ta ofiarność była dobra, jest wspaniała, tak jak w Nowym Przymierzu też ta ofiarność w Kościele wyraża miłość, oddanie i poświęcenie. Ale Bóg buduje teraz świątynię z nas, z ludzi, za których tak drogo zapłacił swoją świętą, przelaną krwią na krzyżu. I oto Salomon modli się: Panie, ja modlę się, abyś zlewał błogosławieństwo na tą świątynię. Aby kiedy
zgrzeszymy, kiedy Cię zasmucimy, kiedy odejdziemy od Ciebie i znowu podniesiemy głos, Ty daj się ubłagać, Ty pozwól nam na nowo być przed Twoim obliczem. To jest taka dobra lekcja, która nam pokazuje, że ilekroć my w Nowym Przymierzu, będąc świątynią Pana, kiedy gdzieś tam zabłądzimy, odstąpimy, odejdziemy, oto Bóg daje się ubłagać i możemy do Niego przyjść i prosić Go, aby On nas na nowo obmył, oczyścił i sprowadził nas z powrotem, abyśmy mogli Go uwielbiać i być w Jego domu, bo domem Jego my jesteśmy. Abyśmy mogli być w Bożym domu. A więc te złote świeczniki, ta drogocenna krew Chrystusa i to, że Chrystus jest w nas i to, że Duch Święty jest obecny w życiu Bożego dziecka, to świadczy jak wielka wartość, jak wielkie bogactwo chwały. Nie to tylko ziemskie złoto i srebro, ale to bogactwo niebiańskiej chwały jest obecne w Kościele Jezusa Chrystusa, którym jesteśmy, tym zgromadzeniu Bożym, którym jesteśmy. Zamieszkam w nich. Będę się przechadzał pośród nich. I pamiętacie, kiedy mówiliśmy na temat Kościoła w liście do Efezjan, w drugim rozdziale tam jest, że zbudowany Kościół jest na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest Chrystus. Ale tam dalej jest napisane, że na Nim budujemy się, na Nim jesteśmy złączeni. Ale w języku greckim brzmi to jeszcze głębiej. W Nim Kościół jest połączony z sobą. W Nim jest budowany. Inaczej mówiąc, On, Chrystus, jest tym, który spaja nas z sobą, swoją obecnością. On klei, spaja nas z sobą nawzajem i z Nim jako głową Kościoła. A więc świątynia jest zbudowana. I Salomon ma pragnienie, mówi, Boże, niech ta świątynia będzie Twoim mieszkaniem, Twoim domem, niech ta świątynia będzie miejscem, kiedy lud będzie przychodził, abyś Ty mógł mówić do nas. I myślę, tak jak jesteśmy ludem i zgromadzeniem Pana, kiedy zgromadzamy się razem, jesteśmy przed obliczem Pana, jako świątynia Pana, czyż nie powinniśmy wołać i modlić się, Panie, wylej błogosławieństwo na swoją świątynię, którą jest Twój żywy Kościół, który Ty powołałeś do istnienia. Panie, kiedy będziemy przychodzić razem i będziemy się modlić, niech głos nasz dojdzie przed oblicze Twoje. Daj nam, abyśmy widzieli Twoją potężną, wyciągniętą rękę w naszym życiu. Pan tutaj odpowiedział na tą modlitwę. Ja mówię, nigdy nie uważajmy, że już nie musimy się modlić o rzeczy, które Bóg nam obiecał. Ale właśnie tym bardziej, kiedy widzisz, że Bóg coś obiecał, że Bóg powiedział, proś o to, a dam ci, że Bóg mówi o tym, że wyleje Ducha Świętego, o tym, że da swoje dary, to nie mów, no skoro tak Bóg chce, to na pewno to się stanie, jak On będzie chciał mi to dać. Pytanie jest, co umyśliłeś w swoim sercu? Co zapragnąłeś w swoim sercu? Co chcesz, żeby Bóg dał tobie jako części tej świątyni, którą On buduje, wypełnia, skleja sam sobą, łączy sam sobą. Salomon w każdym razie tak rozumiał i Słowo Boże tak nam to pokazuje. I teraz Bóg mówi do niego tak, jeżeli zgrzeszycie, jeżeli odstąpicie, jeżeli ja zacznę was sądzić z powodu tego, bo mówi tak, gdy zamknę niebiosa, i nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, albo objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud, to nie jest kaprys Boga. To nie jest tak, że Pan Bóg powiedział, no okej, teraz ja po prostu coś w tym względzie uszczuplę im z błogosławieństwa. Nie. To było wynikiem tego, to było znakiem tego, że coś nie tak działo się w ich życiu. Że Pan zamyka niebo i nie spada deszcz, nie zrasza ziemi, nie ma plonu, nie ma błogosławieństwa. Kochani, kiedy gdzieś tam człowiek odchodzi od Boga, ta relacja, społeczność nasza z Panem nie jest bliska, to tak jakbyśmy zamykali niebo dla nas. Ten deszcz tego błogosławieństwa, które Bóg ma dla nas, nie może zraszać Twojego i mojego serca. To zamiast
cieszyć się tym duchowym bogactwem, ta szarańcza czy ta zaraza zacznie jakby wyjadać, wygryzać to, co do tej pory odebraliśmy od Boga. Będziemy ponosić straty. A więc jeżeli coś takiego będzie się działo, Bóg obiecuje, mówi, jeżeli coś takiego będzie się działo, dlatego że modliłeś się o błogosławieństwo i ja wysłuchałem, to mówi, zrobicie coś tak, w ten sposób ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. Będą się modlić, szukać mojego oblicza, odwrócą się od swoich złych dróg, to wtedy ja znowu wysłucham. To wtedy ja znowu otworzę niebo i spuszczę deszcz. To wtedy ja znowu zakażę szarańczy zjadać wasze plony. To znowu ja powstrzymam zarazę, aby nie niszczyła waszych plonów. Pierwszą rzeczą, którą Bóg oczekuje od swoich dzieci, to ukorzenia, uniżenia się pod Jego mocną ręką. Jeżeli uważasz, że w twoim życiu wszystko jest okej, dobrze, ale jeżeli widzisz, że w wielu rzeczach potrzebujesz zmiany, potrzebujesz błogosławieństwa, bo gdzieś to błogosławieństwo tak bardzo wycieka z naszego życia, to po prostu przyjdźmy przed oblicze Boże. Ukurzmy się, uniżmy się pod mocną Bożą ręką. To uniżenie i pokora w oczach Boga ma niezwykłą wartość. Bóg powiedział, że nigdy nie wzgardzi sercem skruszonym, złamanym sercem. Ale zwróćcie uwagę, że serce moje, twoje, nasze musi doznać tego skruszenia i złamania. Musimy być tymi, którzy uniżą się przed obliczem wszechmocnego Pana. To nie Pan, ale ty i ja. Każdy z nas. Przy powieściach w 6 rozdziale od 16 do 19 wiersza jest napisane o 6 rzeczach, których nienawidzi Pan. I tam jest kilka rzeczy wymienionych. 6 rzeczy, których nienawidzi Pan. Tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. I tam jest na pierwszym miejscu butne oczy. Butne oczy. Czytaliśmy w psalmie, który był na początku, że Pan już z daleka rozpoznaje człowieka, który ma butę w swoim sercu. Ma taką pychę, takiego ducha niezależności. On nie chce stroni od Boga i nie chce za bardzo czegokolwiek od Boga otrzymać. Ta historia Salomona, jego życia, jak czytamy na kartach Biblii, moi drodzy, jest dla nas niesamowitym takim przykładem, że jak bardzo jako Boży lud, Boże dzieci mamy czuwać w naszym życiu, abyśmy nie utracili tego, co Bóg postanowił dla nas nam dać, co postanowił nam udzielić. My wiemy, że z jednej strony Boża łaska, łaska jest czymś, na co nikt z nas nie zasłużył. To jest okazana przychylność nam, dobroć wobec nas przez Jezusa Chrystusa. Jest to niezasłużony dar i przychylność Boga. Nie możesz jej kupić. Ona jest dana. W Jezusie Chrystusie łaska jest dana. I dlatego, że łaska jest dana, oto każdy człowiek może przyjść i wzywać imienia Bożego, aby mógł być zbawiony, aby Bóg mógł mu przebaczyć. Nie musisz coś dać Bogu za to. Nie. Jest dana łaska darmo. Każdy może skorzystać z tej łaski. To jest jedna strona. Z drugiej strony możemy widzieć, i Biblia wielokrotnie nam mówi o Bogu pełnym łaski i miłosierdzia wobec nas ludzi, wobec swojego stworzenia. A z drugiej strony czytamy, że ta łaska, która nas zbawiła, ta łaska, która nas uratowała, czyli ta przychylność Boga, że nas nie potraktował według naszych grzechów, okazał nam miłosierdzie, postanowił zdjąć z nas brudną szatę, gdy tylko przyznaliśmy się do grzechu i ubrać w czystą, świętą szatę, przemienił nasze serca, abyśmy mogli Go wielbić czystym, nowym sercem i oddawać Mu chwałę, aby On był wywyższony. To jest łaska, ale ta sama łaska naucza nas, abyśmy się jako Boży lud, święci Boży, wyrzekli wszelkiej bezbożności.
wszystkiego tego, co Bogu się nie podoba. A więc przychodzimy z naszym życiem tacy, jacy jesteśmy do Boga, nie mając mocy i siły sami w sobie, aby zmienić nasze życie, to On nam pomaga. On nas oczyszcza, On przemienia nasze serca. Ale później On oczekuje, że jako nowe stworzenie będziemy czerpać moc tej łaski, którą nam On okazuje, aby żyć według Boga, pobożnie, sprawiedliwie, w taki sposób, aby się Bogu podobać. Kiedy patrzymy na syna marnotrawnego, który doznał łaski, wiecie, że wszystko stracił. Tak jak to jest taki obraz każdego z nas. Straciliśmy wszystko. Sprawiedliwość, czystość, świętość. Jako brudni, tak jak ten syn marnotrawny, pewnego dnia postanowiliśmy przyjść do Jezusa. Wiedzieliśmy, że nie możemy Mu się podobać, nie jesteśmy w stanie tego zmienić sami, naprawić siebie. I On okazał nam łaskę. On udzielił nam mocy do nowego życia. Zdjął z nas brudną szatę i ubrał nas w czystą, świętą. Włożył pierścień na nasz palec, dając nam autorytet. Sandały na nasze nogi, dając dowód, że traktuje nas jak synów i córki. Znaleźliśmy się w Jego domu. To jest łaska, którą On nam objawił. Ale też, wiecie, to jest niesamowite, co Jezus mówi później dalej o tym drugim synu, który stał i któremu się to bardzo nie podobało. Mówi, ja Ci tak służę. Ja tak się staram przez całe moje życie. Staram się wypełnić wszystkie Twoje, Ojcze, polecenia. Ty nigdy dla mnie nie zabiłeś wołu. Nigdy nie pozwoliłeś mi się, nie dałeś, żebym mógł ucztować z moimi przyjaciółmi. A ten Twój syn, który stracił, zmarnował wszystko, kiedy tylko wrócił, Ty na nowo go przywróciłeś do synostwa, Ty na nowo dałeś mu łaskę do tego i jeszcze ucztę zrobiłeś w związku z jego przyjściem. Popatrzcie, jak niezgłębiona jest łaska Boża wobec nas, ludzi. Wtedy Jezus, czy ten ojciec, mówi do tego drugiego syna, synu mój, wszystko, co jest moje, wszystko, co jest moje, należy do Ciebie. Wszystko, co jest moje, należy do Ciebie. Kochani, wielka Boża łaska została dana Kościołowi i wszystko to, co zostało dane Chrystusowi. Biblia mówi, że Bóg w Chrystusie Ciebie i mnie ubogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Pytanie jest, co jest Twoim i w moim sercu? Czego tak naprawdę pragniemy? Jakich rzeczy pragniemy? Czy tych niezniszczalnych, duchowych, pochodzących od Boga? Czy ciągle patrzymy na te rzeczy, które przemijają, które znikają i w pewnym momencie wszystko zostanie zabrane? Będziemy musieli wszystko zostawić, ale to, co jest niewidzialne, to, co jest wewnętrzne, to, co jest z Ducha Bożego, to jest wieczne. A więc czy ja się modlę o to, Panie, tak jak Salomon modlił się o świątynię, Panie, niech Twoja obecność będzie w moim życiu. A więc Bóg mówi, ukorzycie się przede mną. Ilekroć mój lud się uniży, ilekroć mój lud przyjdzie przed moje oblicze i zaczną uniżać się przed moim obliczem. Co to znaczy, że zaczniemy się przed Jego obliczem uniżać? Wielokrotnie Słowo Boże mówi, że mamy się poddać pod Jego rękę, mamy się uniżyć przed Nim. Kiedy się przed Nim uniżam? Kiedy okazuję uniżenie przed moim Bogiem, moim Panem, moim Zbawicielem? Myślę, że w bardzo praktyczny sposób możemy to pokazać, kiedy na nowo wracamy do posłuszeństwa Jego świętego Słowa. Wtedy okazujemy uniżenie. Wtedy okazujemy, że respektujemy Jego autorytet, Jego władzę nad naszym życiem. Wtedy okazujemy, że uniżamy się przed Nim. A więc wyznaję, że On jest moim Panem. I wyznaję, że to On ma prawo do mojego życia, bo mnie wykupił. Że to On ma prawo decydować, co ja będę robił. Czym się będę zajmował? W jaki sposób będę Mu służył? Oczekuję to od Niego, że On i pozwolę Jemu, że to On mnie w tym względzie będzie prowadził. A druga rzecz,
jeżeli to jest szczere, naprawdę w moim sercu i w moim pragnieniu i mówię o tym Bogu, to będę patrzył do Bożego Słowa i będę tym, który będzie wracał do posłuszeństwa dla Jego świętego Słowa. Że to nie będzie tylko na moich ustach, ale zacznę postępować, tak jak mówi nam apostoł Jakub w swoim liście. Będziemy czynić to, co Bóg mówi. W drugiej księdze Kronik, 12 rozdziale, jest napisane, że kolejny król, Rehabeam, w pewnym momencie zapomniał o Bogu. Gdy królestwo, 12 rozdział, wiersz pierwszy czytamy, gdy królestwo Rehabeama utwierdziło się, on sam zaś stał się potężny, porzucił zakon pański, a wraz z nim cały Izrael. I wiecie, co się stało? Bóg pobudził króla egipskiego, Szyszaka, żeby wyruszył i zaatakował Judę. Dlaczego? Bo nie było tam uniżenia i pokory. Porzucili, wzbił się po prostu w pychę. I dalej czytamy tak, w wierszu 5. Wtedy prorok Szemajasz udał się do Rehabeama i do książąt judzkich, którzy wycofali się przed Szyszakiem do Jeruzalemu i rzekł do nich, tak mówi Pan. Wy porzuciliście mnie, to też ja was porzuciłem. I wydałem w rękę Szyszaka. Wtedy książęta izraelscy oraz król ukorzyli się i rzekli, Pan jest sprawiedliwy. Gdy Pan widział, że się ukorzyli, doszło Szemajasza słowo Pana tej treści. Ponieważ się ukorzyli, nie wytracę ich, lecz wkrótce ześlę im ratunek, a gniew mój na Jeruzalem nie wyleje się przez rękę Szyszaka. Dwie rzeczy zrobili. Czy jakby pokazali, na czym polega to uniżenie się przed Panem, pod ręką Pana. Po pierwsze wyznali, On jest sprawiedliwy. To, co On robi, jest absolutnie wszystko w Jego sprawiedliwości. Biblia mówi, że wszystkie drogi Pana są sprawiedliwe i objawiające Jego miłosierdzie. Wszystkie drogi Pana. Te, które nam się podobają i te, które nam się mniej podobają. Ale wszystkie drogi Pana są sprawiedliwe. I on mówi, tak, to jest właściwe, że teraz przyszedł sąd z powodu naszego grzechu. Ukorzyli się. Ale to nie wszystko. Oni musieli wrócić do tego, aby, jak porzucili zakon Pana, aby z powrotem respektować głos Pana. Ukorzy się mój lud. Ukorzy się mój lud nazwany od mego imienia. Wzrastamy w łasce, gdy jesteśmy pokorni. Gdy okazujemy tą pokorę, to uniżenie i to prawo Boga do nas, wtedy On może udzielać nam łaski. Wzrastamy w łasce, kiedy jesteśmy pokorni, uniżamy się przez poddanie się pod Jego Słowo. Pod czynienie Jego słowa. Wzrastamy w łasce, kiedy okazujemy to uniżenie także względem siebie. Jak pisze apostoł Piotr, podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym daje łaskę. A więc jeżeli jestem pokorny uniżonego serca wobec Boga, a pokora uniżenie wcale nie oznacza, że jestem człowiekiem, który nie czuje swojej wartości, swojego znaczenia. To jest zakompleksienie. To są kompleksy. Pokora oznacza, że wiem, kim jestem. Jak wielką wartość mam w Bogu. Że nie jestem jakimś tam nie, po prostu dodatkiem, ale ważny w oczach Boga. Ale z drugiej strony pokora mówi, tak, ja wiem, że mam wartość, bo przecież On mnie tak drogo wykupił. Ale pokora mówi, ale On jest moim Panem i On ma pełne prawo do mojego życia i On ma prawo decydować o wszystkim w moim życiu. Amen. On ma prawo. Wiecie, kochani, kiedy zrozumiemy to, dlatego jest napisane nie ten, który do mnie mówi Panie, Panie, ale człowiek Boży, który chodzi w pokorze, to jest człowiek, który mówi tak, Ty jesteś moim Panem, dlatego będę respektował to, co Ty mówisz. I powinniśmy się modlić, jak Salomon się modlił o mądrość, aby mógł zarządzać Izraelem, ludem.
Ty i ja powinniśmy się modlić o mądrość, Panie, abym rozumiał Twoją wolę, Twoje słowo i pomóż mi żyć według Twojego słowa. Bo kiedy takie serce jest, to wtedy Pan obiecuje, że będzie wylewał błogosławieństwo i niebo nie zamknie się nad Tobą i nie przyjdzie szarańcza i to, co do tej pory, w czym Bóg Cię błogosławił, nagle zaczynasz widzieć, że tracisz to. Ale Bóg zna nowo, na nowo podniesie Cię, aby wylewać swoje błogosławieństwo. Ale kluczem jest ten pierwszy krok. Ukorzy się mój lud. Ale też między sobą będą pokazywać, nie będą rywalizować, wywyższać się jeden przed drugim, ale będą mieli to pokorne serce. Mówią, tak, ja wiem, kim Bóg mnie uczynił. Nie jestem byle kim, ale wiem i cenię tego i drugiego będę uważał za wyższego od siebie. To jest prawdziwa pokora. Niech młodsi będą posłuszni starszym. Niech się ukorzą. Niech nie wynoszą się. Niech nie pozwalają pysze zgromadzić się w ich sercu, która później doprowadzi do buntu, do swarów, do rzeczy złych. A więc łaska Boża i na nowo to błogosławieństwo i to oblicze Pana będzie zwrócone ku nam nie w gniewie, nie w jakimś smutku, ale z błogosławieństwem i z radością. Na pewno wzrastamy w Jego łasce, w Jego przychylności. I myślę, że też to uniżenie przed Bogiem jest związane z tym, że Ty i ja będziemy stronić od tego świata, rzeczy, wartości tego świata, tego brudu, tej bezbożności, która wszędzie wokół nas się wylewa. I to ty i ja decydujemy. Słuchajcie, każdy z nas, my wiemy, że staniemy przed sądową stolicą Chrystusa. I tam będziemy z kilku rzeczy, że tak powiem, Pan będzie nas tutaj rozliczał, między innymi. Będzie rozliczał z czasu, który Bóg nam dał. To ty i ja decydujemy, jak ten dzień spędzimy, na co go poświęcimy, co będziemy robić i tak dalej, i tak dalej. A więc na pewno uniżenie polega na tym, że wracamy do Słowa, że uznajemy w Nim autorytet i Pana, że będziemy wobec siebie mieli właściwą postawę, a nie będziemy się wynosić jeden na drugiego. To jest to, ukorzy się mój lud. I ostatnia rzecz na pewno to jest to, że mówię, tak jak nauczał Pan Jezus, jeśli On mnie nie pobłogosławi, jeśli życie i moc nie popłynie z Niego do mnie, nie jestem w stanie nic zrobić. Wiecie, czasami tak się zastanawiamy i tak sobie myślę, o, ten się nawrócił dzięki Bogu, tamten coś doświadczył z mocy Bożej, modliłem się o niego, świadczyłem mu i ten to doświadczył. I kiedy tak myślę, czasami wspominam różne osoby w moim życiu, tak stoję i mówię, Panie, nic nie byłem w stanie zrobić, gdyby nie Twoja moc, gdyby nie Twoja łaska, gdyby nie Twoje błogosławieństwo, to moje słowa nie miałyby żadnej siły, żadnej mocy, ale to Ty sam w swojej łasce i mocy dotykałeś, przekonywałeś i pociągnąłeś ludzi do siebie. Halleluja. Cokolwiek bym nie zrobił, jak potężna byłaby Twoja, moja służba, to tak naprawdę mogę usiąść przed Nim i powiedzieć, Boże, tylko byłem naczyniem. Jak jeden z braci mówi, taką rękawiczką, którą nałożyłeś sobie na rękę i użyłeś mnie dla swoich celów, ale gdyby nie Twoja łaska i Twoja moc i Duch Święty, nic bym nie zrobił. Zgodzicie się ze mną? Przecież mogę się modlić tysiące razy o chorych i nikt nie będzie uzdrowiony, bo ja nie mam mocy uzdrawiać, ale kiedy modlisz się, jesteś z Nim w społeczności i On cię prowadzi, nagle widzisz, że ludzie są dotykani i uzdrawiani i mogłem to oglądać i doświadczyć, ale mogę powiedzieć tylko jedno, On swoją mocą to mógł tylko uczynić. Tylko On. Ukorzy się mój lud. Ukorzy się mój lud. Zwrócą na nowo uwagę, skoncentrują się na moim słowie.
I ukorzą się i mówią, tak, chcemy przestrzegać Twojego Słowa i żyć według tego Słowa. Kochani, wiele lekcji jest z Bożego Słowa, ale ciągle gdzieś tam pozostajemy w pewnych naszych warowniach, w naszych miejscach, w naszych przyzwyczajeniach. I nie, chociaż Pismo i Słowo wyraźnie nas do czegoś zachęca i wzywa, nie robimy tego. Ale gdybyśmy to zmienili i gdybyśmy pozwolili, że Boże, skoro tak mówi Twoje Słowo, ja tak właśnie będę Ciebie wielbił, będę Ci służył, nagle byśmy zaczęli odkrywać, jak Boże życie, to, co jest od Boga, zaczyna przepływać przez nas, przeze mnie, płynąć na Kościół Jezusa Chrystusa. Amen. Tak małe rzeczy czasami. Tak małe rzeczy czasami. Wiecie, niektórzy, powiem tak, z doświadczenia i słudzy Boży, namaszczeni słudzy Boży, których Bóg w potężny sposób używał, przez których Bóg działał, że ludzie oddawali swoje życie Bogu, byli uzdrawiani, uwalniani od mocy demonicznych, mówią czasami o prostej lekcji. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, bo Bóg ma przecież wszelką moc, aby działać w każdej sytuacji. A czasami tacy właśnie słudzy Boży mówią tak, kiedy się modlisz, nie stój tak przed Bogiem. Bo już samo to, wiecie, nawet psycholodzy mówią, samo to jest takim oddzieleniem się, taką tworzeniem takiej barykady. Pozwolę Ci podejść, ale nie za blisko. A co Biblia mówi, kiedy się modlisz? Podnieś ręce. Uwielbij mnie. Możesz się pokłonić. Możesz uklęknąć. Wiecie, ale zupełnie jest inaczej, kiedy tak stoję, to, ale, albo kiedy tak stoję, zaczynam być wolny do tego, aby uwielbiać Boga. Powiecie, ten pastor chyba przesadza. Taka rzecz, takie coś. Ale ja to nie, to jest moje doświadczenie tego, co mogę obserwować. Ale to też jest coś, co przychodzi od ludzi Bożych, których Bóg potężnie używa. I oni sami czasami gdzieś tam, jak podchodziłem, modliliśmy się, oni na to zwracali uwagę. Nie mam zamiaru dzisiaj mówić na temat form uwielbiania Boga. Ale to są takie rzeczy. I druga rzecz, będą się modlić, uniżą się i będą się modlić. Będą się modlić. Boże, przecież Ty wszystko, jak chcesz, to uczynisz. Nie. 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 Skoro by tak było, Kościół by nie był wzywany do modlitwy. Dziecko Boże nie byłoby wzywane do modlitwy. Co Pan Jezus wielokrotnie mówił? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. A później mówi do Piotra, Piotrze, wstawiałem się za Tobą, bo szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja wiedziałem o tym, nikt z was o tym nie wiedział, wy żyjecie swoimi sprawami i tak chodzicie i słuchacie i ciągle nie rozumiecie. Ale ja już wiedziałem, duchowo wiedziałem, że idzie atak. I diabeł sobie wyprosił, a ja modliłem się, byłem na mojej wieży modlitwy i wołałem za Tobą. Czy Piotr potrzebował modlitwy wstawienniczej? Kochani, potrzebował czy nie? On desperacko potrzebował, nawet nie wiedząc o tym. Przecież on, kiedy zaparł się, a słowo, które nam mówią ewangeliści, on zaklinał się, że nie zna tego człowieka. Pierwszy raz go na oczy widzi. 3 lata z nim chodził. On go pierwszy raz na oczy widzi. Popatrzcie, jak bardzo, jeśli człowiek Boży nie czuwa, jak moc ciemności może nas wystraszyć. To jest to, co śpiewaliśmy. Ani moce, ani zwierzchności, ani potęgi niebieskie nie są w stanie nas odłączyć od Bożej miłości. Także często nie zdajemy sobie sprawy, że w tym duchowym świecie, przecież ty i ja jesteśmy posadzeni duchowo w okręgach niebieskich. I cała walka rozgrywa się w okręgach niebieskich, bo tam są te moce zwierzchności i panowania.
A, to jest takie nieważne. Mogę się pomodlić, nie muszę. Ale ukorzy się mój lud i zaczną się modlić. Bo gdyby nie modlitwa Pana Jezusa, jestem przekonany, Piotr upadłby, odszedłby, bo nie wierzyłby, że ten grzech będzie mu przebaczony. Bo zaklinał się na nie wiadomo co. Nie znam tego człowieka. Tam była skrucha. Dzięki Bogu. I dzięki tej modlitwie jego serce złamało się, kiedy widział wychodzącego Jezusa z przesłuchania. Pamiętacie, gorzko zapłakał. Wiecie, on nosił to piętno, zaparłem się Pana. Dlatego mówię, jestem przekonany, bo żadne słowo w piśmie, żadne wydarzenie nie jest od tak sobie napisane. Kiedy Chrystus staje z martwych trzeciego dnia, kiedy niewiasty z Nim rozmawiają, On mówi do Marii Magdaleny, do idźcie, powiedzcie Piotrowi i pozostałym, powstałym z martwych. Dlaczego Piotrowi? Dlaczego Piotra pyta trzy razy, czy mnie miłujesz? Aby Piotr zrozumiał, Piotrze, jest dla ciebie moje przebaczenie. Nie odrzuciłem cię. Nie zaparłem się ciebie tak, jak ty się mnie zaparłeś. Ja nadal cię miłuję, bo skruszyłeś swoje serce. Wołałeś do mnie, wołałeś do Boga o przebaczenie i wiedz jedno, ja ci przebaczam. I Piotr mógł wrócić do służby. Mógł wrócić do apostolstwa. A później już był gotów oddać życie dla Chrystusa. Jak wielki jest ogrom Jego łaski, Jego miłości. Ale będą się modlić. Będą wzywać mojego imienia. Będą wołać do mnie. Dlatego, kochani, zawsze powinniśmy się modlić. Nieustannie powinniśmy się modlić. Codziennie powinniśmy się modlić. Za siebie, za swoje domy, za Kościół, za kraj. Bo Pan chce słyszeć modlitwę, ale nie taką, taką, która będzie dotykać Jego tronu. Będą się modlić. Stąd dom Pana nazwany jest domem modlitwy. Modlitwy. Będą się modlić. I można mnóstwo przykładów mówić o ludziach, gwałtownikach w modlitwie, którzy porywali Boże Królestwo, Boże obietnice i doświadczali mocy Bożej. Ale nie ma na to czasu. Będą szukać mojego oblicza. Ja wiem, że modlitwa jest takim szukaniem Bożego oblicza, ale kiedy jest mowa, że będą szukać mojego oblicza, to znaczy będą na nowo szukać ze mną więzi, społeczności, która została z powodu ich odstępstwa, grzechu, upadku zerwana. To szukanie oblicza Bożego oznacza nic innego, jak wrócenie z powrotem do tej bliskości, bliskiej społeczności z Bogiem. I będą szukać mojego oblicza. Ukorzą się, będą się modlić i będą zabiegać o to, aby na nowo ta społeczność bliska, którą mieli ze mną, wróciła i trwali, mieli i trwali w tej społeczności. Słowo Boże tak pięknie mówi, a my mamy społeczność z Ojcem Jego. Jego Synem, Jezusem Chrystusem. To słowo koinonia, wspólnota z Nim. A Koryntian 2, 13 mówi, a my mamy też społeczność z Duchem Świętym. Tą bliskość z Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym ma Boże dziecko. Ale kiedy coś jest nie tak, nie tracimy naszego zbawienia. Ale moi drodzy, tracimy tą bliskość, tą społeczność, pokój Boży tracimy. I co ma zrobić człowiek? To, co Jan mówi. Ci, którzy chodzą w światłości, doświadczają, że wyznają swój grzech i krew Jezusa oczyszcza ich, aby mogli wrócić z powrotem do tej bliskiej społeczności z Panem. Aby być blisko. Będą szukać mojego oblicza.
A to znaczy, że to, co jest dalej, Bóg mówi do Salomona, odwrócą się od wszystkich swoich złych dróg. Zaprzestaną. Wyprostują swoje ścieżki. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, mówi Salomon. Ale kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Odwrócą się. Tak jak Rehabeam musiał się odwrócić, bo inaczej to byłby koniec. Wiecie, ta historia jest przykra, bo Dawid lata pracował i składał do świątyni Pana i przekazano tony złota i srebra jeszcze zostało i książęta i tak dalej, i dary ludu. I ten skarbiec był pełen bogactwa. Ale to odstępstwo, to uniesienie się pychą ocalili życie. Ocalili państwo. Ale Szyszak zabrał całe złoto i srebro. Wszystko zabrał do Egiptu. Kochani, grzech w naszym życiu, nieprawość pozwala przeciwnikowi łupić nasze życie. Z tego błogosławieństwa, które Bóg ma dla nas, ocalejemy i możemy coś, nadal Bóg będzie nas prowadził. Ale jakże często są rzeczy, które gdzieś tam tracimy. Oczywiście ja wierzę w Nowym Przymierzu, że Bóg nas odnawia, nasyca, ale jeżeli będziemy pozwalać grzechowi notorycznie działać w naszym życiu, możemy coś bezpowrotnie utracić z tych błogosławieństw, które Bóg ma dla nas. A więc, kiedy odstąpią, kiedy ja zamknę niebiosa, ziemia nie będzie błogosławiona i oni nie będą błogosławieni, jest wyjście. To jest dobra rada dla Salomona w zły czas, dobra rada dla Bożego dziecka. Ukorzą się wtedy. Będą się modlić, będą szukać na nowo mojego oblicza, a ja dam się im znaleźć. I z powrotem udzielę im błogosławieństwa. I z powrotem będę wyrażał nad nimi swoje błogosławieństwo. Bóg wyraźnie mówi, wysłucha, odpuści grzechy, uzdrowi ziemię. I znowu zacznie Pan odpowiadać na ich modlitwy. Tym słowem, moi drodzy, chciałbym nas pobudzić, zachęcić do tego tygodnia modlitwy w listopadzie. Żebyśmy pamiętali, gdzieś tak chyba czwarty tydzień, myślę, bo później w niedzielę chciałbym być, a w 17, czyli to będzie od 18, gdzieś 17 będę usługiwał w Ustroniu. Po prostu chcę zaprosić wszystkich, którzy chcą zbliżać się do Boga, uniżyć się, szukać Jego oblicza, modlić się o swoje własne życie, aby Pan przemawiał, aby Pan objawiał stan życia, serca każdego z nas, gdzie każdy będzie modlił się o samego siebie. A kiedy to będzie szczere i z głębi serca, wierzę, że to wyda dobry, wieczny owoc dla każdego z nas, którzy będziemy szukać Bożego oblicza. Powstańmy, aby się modlić. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tutaj obecny. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest tak i amen. Dziękujemy Ci, że dajesz nam wspaniałe obietnice i nadzieje, że nasze życie, życie każdego z nas może być odnowione, oczyszczane, przemieniane. Panie Boże Wszechmogący, tak jak powiedziałeś, abyśmy byli ludźmi, którzy zachowują wiarę, zachowują czystości swoje życie, swoje szaty, aby być gotowymi na Twoje powtórne przyjście. Panie, dziękuję Ci za moich braci i siostry, dziękuję Ci za Twój Kościół na tym miejscu, który jest tak drogi i cenny w Twoich oczach. Dziękujemy Ci za siebie nawzajem, Panie. Błogosław nasze serca. Duchu Święty, pobudź nas, pobudź nasze serca do uniżenia przed obliczem Twoim. Pobudź nasze serca do modlitwy i szukania Twego oblicza. Pobudź nas, Panie, w naszych relacjach. Boże Wszechmogący, abyśmy byli tego
bo mamy Ducha Chrystusowego, abyśmy tak postępowali, tak żyli, Panie. Gdyż pragniemy, aby chwała Twoja i moc Twoja objawiała się w świątyni Twojej, którą jesteśmy. Gdyż pragniemy, żeby słowo Pana było żywe i potężne poprzez pośród nas w zgromadzeniach, Panie. Kiedy jesteśmy w naszych komorach, pragniemy słyszeć Twój głos. Aby przemawiać, aby mówić, aby zachęcać, aby błogosławić jeden drugiego z tego wszystkiego, co sami od Ciebie jako głowy odbieramy w społeczności relacji z Tobą. Błogosławię Twoje imię, Panie, i błogosławimy Ciebie. I błogosławimy teraz siebie nawzajem w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławimy każde dziecko w tym zborze, każdego młodzieńca, każdą pannę. Błogosławimy każdego dorosłego w imieniu Jezusa. Twojej drogocennej, pięknej świątyni, którą jest Twój Kościół. Panie, bądź uwielbiony, bądź błogosławiony, bądź wywyższony. Halleluja.